Dzień dobry. Kalimera, moi drodzy. Witamy Was po raz kolejny z Grecji. I zapraszamy Was na dzisiejszy odcinek od razu zabytkiem. Słuchajcie, nie to, żebyśmy narzekali, ale w Tesalonikach po prostu przede wszystkim się zwiedza bizantyjskie kościoły. Dlatego, że to jest rodzaj kultury po prostu. No tutaj cały czas właściwie są sakralne budynki. Tuż przy murach miejskich. To są zachodnie mury miejskie. A tutaj mamy pięciokopułową kaplicę? Kościół? Nie, kościół. Znaczy cerkiew znowu. A to nie wiem, czy oni się tu cerkiew nazywają? Nie, nie wiem. No prawosławne to chyba cerkiew. No i tutaj macie jedne z najstarszych... XIV-wieczna. Tak, jedne z najstarszych mozaik czasów bizantyjskich. Być może nawet ostatnie w Tesalonikach właśnie bizantyjskie mozaiki. No, zobaczmy, jak to wygląda. O, są mozaiki, moi drodzy. Widzicie? Pachnie tym kacinu. Chyba to wiera jakieś tam może jest. Wow. No są, też widzisz, malowidła są, ale gdzie są te mozaiki? Na górze. To jest mozaika. O, to całe to. Zobacz, nie widać tego Chrystusa takiego, no, widzisz, widać, na górze, no. Jest rozwalona ta mozaika. To na pewno była mozaika. Tutaj jest też mozaika, widzisz, na tak, tym boku. Tak, no to są właśnie mozaiki, a freski są tutaj. Tak, tak. Na dole. No widać, że takie... Jest mozaika, widzisz? O, jest, no. Dobra, no tu... Myślę, że od tego w górę to były same mozaiki na górze. Widzisz? To wszystko wygląda jak mozaika. Cała góra była w mozaikach, tylko że już się chyba podklejało. I słuchajcie, jeszcze jedną rzecz chciałem Wam zwrócić uwagę. Wszystkie te kościoły są położone, zobaczcie, jak nisko. Tu jestem na tej wysokości, a kościół jest trochę niżej, widzicie? Wiąże się to z tym, że kiedyś, te 600, 700, 800, czy nawet 2000 lat temu, cały teren był troszeczkę niżej. I dlatego wygląda to trochę inaczej. Wtedy wyglądało trochę inaczej. A tutaj mamy jakieś takie ruiny przy murze. Tak, po drodze znaleźliśmy akurat taką piekarenkę. Chcieliśmy Wam pokazać miejsce, właściwie jedzenie, które my na co dzień jedliśmy tutaj i jemy na śniadanie. To się nazywa bugatsa, czyli taki placek z ciasta filo. Tutaj akurat macie fajnie przekrój pokazany, bo między innymi właśnie sprzedają go z serem. Tu jest chyba mięsny. No, albo z grzybami taki. Z grzybami to bym pierwszy raz widziała. No, bo to nie wygląda mi tutaj na mięso. I tu coś jeszcze jest, jakiś jeszcze jeden. Tak, jest jeszcze jeden, ale jeszcze jest też na słodko. Najbardziej charakterystyczny to jest na słodko, z takim kremem à la pâtissière, budyniowy, coś takiego. I właśnie to jest w takich prostokątach i pani to tutaj za pomocą tej szpadki właśnie kroi na takie, ona takie nawet jeszcze mniejsze, pani, nie? Pani kroi na takie malutkie kwadraciki. Następnie do tej miotełki, do tej szufelki, przepraszam, to wszystko daje, tak, i zapakowuje. Dostajecie Wam taki kwadrat, ale to wszystko już jest takie pokrojone w takie małe plastry. I to już można od razu jeść. Takie malutkie, tak, i do jedzenia. No i my to praktycznie cały pobyt tutejszy jedliśmy na różne sposoby. Na śniadanie. Na śniadanie z kawą, to z herbatą, czy tam czymś zimnym. Wodą. Bardzo smaczne jedzenie. No i cóż, moi drodzy, trochę się przeszliśmy. Trochę się wygrzaliśmy przy wodzie, to teraz czas na jedzonko. Przyszła pora na obiad. Jesteśmy w kolejnej tawernie greckiej, w centrum miasta, także troszeczkę ceny są droższe niż tam w innych dzielnicach, ale za to możemy spróbować po raz kolejny rzeczy, które może już jedliśmy i porównać sobie. My tutaj na każdy obiad bierzemy tzatziki, żeby sobie porównać i właściwie jeszcze nam się chyba nie zdarzyło, żeby były takie same. No, za każdym razem jest coś innego. Mniej czosnkowy, bardziej czosnkowy. Bardziej kopru ładują, czasami jest ogórek starty, czasami jest ogórek kwadracika. Tak, ja mam tradycyjnie, wziąłem sobie dolmadakie. Pewnie
nie z puszki są. Takie nie, homemade jest. Tak? Tak, zresztą zobacz, to widać, każdy inny. Ojej, no. Z jogurtem. Z jogurtem. No i z cytryną. Taka porcja też koło 5 euro was kosztuje. Czuć, że to nie są te z puszki takie, co u nas można kupić. O, czacyk bardzo dobry. Jeden z lepszych, jaki tutaj jadłam. No, nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie wzięli, nie wzięli greckiej sałatki. Ale znowu inaczej zupełnie podana. Z jakimiś grzankami, tego jeszcze wcześniej nie było. Feta jest na kawałki, a zwykle się dostaje taki cały plaster fety. Ale pokrojona w kosteczkę. Porządnie słona. Ogórek, cebula, oliwa z oliwek. I tak jak widzicie... No i te grzanki nie wiem po co w zasadzie. Jak te pomidory, bo one zwykle są... Jakie słodkie. No. Najlepsze, jakie tu jedliśmy. Najlepszy cacyk i najlepsza grecka. Powiem coś, co mówiłem wam już w poprzednim odcinku. No. Będziecie w Grecji, przygotujcie się na dużą ilość cebuli. Surowej. Ale dziwne, że ona prawie nigdy nie jest taka, żeby was aż przekręcało. No ja nie wiem, ale ta na przykład. Taka słodka. Próbowałaś ją? Tak, jadłam. Po pierwsze słodka, po drugie soczysta. Ale w ogóle i po trzecie w ogóle nie jest ostra. Jak jest cebula, no? Bo jest soczysta, mi sok cieknie. Jak jakby to był owoc. Dobra w ogóle, no. Przepyszne wszystko. Pychota. Zobaczyć, jeszcze tutaj nie jadłam. Chciałam tylko zwrócić uwagę, że te mule są z fetą. No właśnie, z fetą, w innym sosie. One są gotowane, ale są pyszne. Takie mięciutkie. Wyglądają na takie maślane. Ojej, one się rozpływają jak masełko. Wyglądają na takie. No. Ale smak też taki inny, bardzo nie? Dobre. No. Oj, dobrze, że to wziąłam. Tak się zastanawiałam, czy wziąć te mule i... Ale dobrze, że wziąłam sobie. Słuchajcie, tutaj w te salonika no. Jest targ rybny, na którym są różne rzeczy, między innymi cała masa różnego rodzaju ryb. Małe, duże, średnie, jakie chcecie do wyboru, do koloru. Ale w restauracjach, oprócz sardynek i makreli, nie znajdziecie... Squidy ewentualnie. Nie znajdziecie żadnych ryb, które nie byłyby mrożone. Jest, w menu jest to oficjalnie napisane, tak uczciwie, że to jest produkt mrożony. Nie to co w Polsce. Nie to co w Polsce, że nie wiadomo czy mrożone, czy nie mrożone dostajecie. Tutaj jest napisane, że mrożony. I tylko sardynki i właśnie i ewentualnie makrela albo makrela wędzona nie są z mrożonki. Nawet reszta, krewetki są mrożone. Nawet krewetki tutaj mają mrożone. A przecież to wszystko można kupić na tych targach, które, na których byliśmy. No. Dziwi mi się, że tak tutaj jest. Nie wiemy dlaczego. Grecja ma dostęp do morza przecież, ma te wyspiarskie. No i właśnie i są mule. Mule też są w każdej knajpie prawie. One nie są mrożone. I pierwszy raz wzięliśmy, no. Wzięliśmy mule, żeby zobaczyć jak one smakują. No mega są. No i są żałuję, dobre. Żałuję, że wcześniej nie wzięłam. Mule z fetą, kto by się spodziewał. No. Fajny, słony smak ten deser daje, bo mula ogólnie jest zrobiona bez soli, posypana jest specjalnie fetą, żeby był smak po prostu słonawy. Bardzo fajnie jest. No i słuchajcie, jesteśmy z powrotem. Ostatnie nasze danie zamówione. Stir fry. Ale to nie jest nic azjatyckiego. To nie jest azjatyckie. Tutaj mamy kiełbaskę na regionalną, mamy krewetki, cukinie, papryki czerwone i czarne, cebulka. Fajnie to wygląda. No. No i to chyba wszystko. Kiełbaska to jest chyba ta z tych, co ja lubię. Takie fajne tutaj są kiełbaski, takie niektóre takie cienkie. Oj, dobre to jest. No. O mamo, jakie to jest dobre. Kiełbaska pyszna. Ale ten sosik też tak no. Robi taki smak. Fajne. Dobre. Bardzo dobre. Troszeczkę fetą posypane, więc nie jest takie przerażająco jakieś tam fetowe. Świetnie zrobione krewetki. Te są takie jędrne, one nie są rozpaćkane. Takie... No, fajne. Świetne to jest to danie. Kwaśne, takie orzeźwiające. Mimo, że jest gorące, to jest takie orzeźwiające. Nic tu nie zjedliśmy. Chyba to jedna z lepszych restauracji, w jakich tak, byliśmy. Tak. No. Ciekawe, ile będzie wszystko kosztować. Powiemy no. Wam, jaka cena tego wszystkiego była. Aha. I moi drodzy, to jest ta restauracja. Możecie sobie tutaj przeczytać, jak się nazywa i żeby wiedzieć, jak tutaj trafić później. Jeśli chodzi natomiast o cenę, zapłaciliśmy ile? 59, tak? 59 euro. Troszkę drożej niż zwykle. Troszkę drożej niż zwykle płaciliśmy, ale wzięliśmy bardzo dużo rzeczy. Zwykle około 50 płacimy, 40-50. Tak, tylko że wzięliśmy bardzo dużo rzeczy, co by nie mówić. Na przykład wzięliśmy... Nawet Pawełek zostawił. Tak, już nie mogłem. Ten stir fry był bardzo dobry, ale no już troszeczkę warzywek na dole zostawiłem. Zjadłem mięsko, a warzywka zostały. Słuchajcie, idąc dwie minuty od tej restauracji, w której jedliśmy, zobaczcie taki piękny kościółek, zamknięty oczywiście, ale widać, że jest stary.
A tutaj, proszę bardzo, i to ma ile? 2000 lat? No. Tak gdzieś około. Te murki to jest pozostałość hipodromu. Hipodromu. To, pamiętacie, to wchodziło w skład tego całego kompleksu cesarza Galeriusza, czyli tego pałacu tamtego Forum Romanum, czy tej Agory, przepraszam, bo nie jesteśmy w Rzymie, i plus hipodrom. Plus hipodrom i to późniejsza i to tyle. Późniejsza Agora, wcześniejsze Forum Romanum. Tyle z niego zostało. Takie jakieś murki, oj, koniec. A oczywiście no. na starych rzymskich murach, oczywiście postawiony kościół jest. A hipodrom, no to wiecie, co to było. No to był taki stadion. Taki stadion, na którym się ścigali. Do rydwanów. Ścigali się rydwany. Dwukonne, trójkonne, czterokonne, zależało jak kto chciał. Tak? A skąd to ty wiesz? Nie no, żartuję. Ale taki serial jest teraz na Prime, zdaje się. Tam jest właśnie pokazane, jak się ścigają. Tak? A, no tak. Widzisz. Jesteśmy na czasie. W każdym razie tu na każdym kroku właściwie można coś odkryć, coś zobaczyć. Między budynkami nowoczesnymi są właśnie takie elementy. O, tam macie właśnie ten trakt Galeriusza. O właśnie, nie? Tutaj jest tak. Końcówka hipodromu, a tam jest właśnie... Jest ten zamek, ten tam jest pałac. Zamek, a w drugą stronę do tyłu... Ta rotunda i tam... A do tyłu w tą stronę tam powinno być widać morze. O, widzicie? I jest morze. Moi drodzy, jesteśmy już na kolacji. Tak. Dzień się skończył, 37 stopni, godzina 20. Bardzo przyjemnie. Jest coraz cieplej. Tak, z dnia na dzień jest coraz cieplej. Wyjeżdżamy niebawem, a mamy coraz cieplej. Słuchajcie, tutaj chciałam obniżyć, żeby wam pokazać, ale nie mam rady. Bo to pierwszy raz widzimy to na oczy. O, już mucha lata. Już mucha lata koło mojej kamery. Słuchajcie, ona jest naprawdę duża. To nie jest to, że to jest łamarnica? Że blisko ekranu to pokazuje. Ona jest naprawdę potężna. To jest potężny kamer. Zobaczcie na moją rękę. No. Z grilla? Z grilla, ale tak grillowana. Cała grillowana, zobaczymy jak będzie smakować. A pod spodem masz jakiś taki ses czerwony. Tak, jest coś czerwonego, pewnie coś ostrego. A ja mam tutejsze, te saloniczańskie wreszcie. Cucukakie. Cucukakie. Czyli wołowe, mielone kotleciki w sosie pomidorowym z jogurtem. I to jest takie całe danie dostajecie. Frytki do tego i pita. No, do pogryzienia. Gumowate. Ale lepszy niż stek wołowy. Nie, ale dobry. No mnie smakuje. To jest śmieszne. Ten kalmar nie ma nic dodatków. Jeśli jakieś dodatki musicie sobie dobrać. To jest tylko kalmar z grilla. Jak będzie smakować mój stek? To się nazywa teoretycznie stek z kalmara. I przypuszczam, że on będzie lepszy w smaku. Coś by się przydało jednak do tego, nie? No. Jakiś chlebek albo coś. To jest ten sosik, ale to jest pomidorowe, to on nie jest na ostro. Nie, nie jest na ostro? Nie. Lekko doprawione, nie są ostre. Ostry jest ten sos z pomidorowy, chyba jest z chili. Do tego są takie, to nie są frytki, to są takie jakby z kółek od ziemniaka złożone i zrobione takie łódeczki, coś w tym stylu. No i ta pita, no jak pita, no. Bardzo dobry jogurt. Tu wszędzie jest bardzo dobry jogurt. Nauczyłam się jeść ziemniaki z oregano, słuchajcie. Chyba w Polsce wprowadzę tą modę. Bardzo dobry pomysł. Moje rewelacyjne. Polecam wam danie stąd. Tesalonik, kulbeciki w sosie pomidorowym. A to nie polecam, bo słabe, nie? To co? Średnie. Średnie, nie jest złe. Takie niedoprawione nie trochę też. Coś by się tu przydało, może z tego chili skorzystasz, soli albo czegoś. Właśnie, mamy tutaj no. Sól, pieprz, chili i oregano. I co, jak ci smakowało? Moje było przepyszne, już wam mówiłam. Na cucukak jest z sosem pomidorowym i z jogurtem i z różnymi rzeczami tam innymi. To wreszcie trafiłam na taką, na jaką chciałam i jaką znałam z domu. Także super, bardzo mi to smakowało. Tak, ja z mojego squida całego nie dałem rady zjeść, bo był bardzo duży. I taki był troszeczkę... No, jak się skończył mi sos ten, który to miałem... To jest dokładnie to, co się spodziewaliśmy, czyli kalmar jest bez smaku po prostu. No, skończył się sos i już nie miałem z czym jeść tego. Musiałbym sobie jakiś sos domówić do tego. No, albo jakąś sałatkę, coś, no bo to tak dziwnie to zjeść tam. No. I słuchajcie, jesteśmy... W Starym Porcie, 100 lat temu tutaj cumowały statki, ryby i w ogóle wszystko, nie wiadomo co. Targ był. Był targ, był tak. Tutaj są jeszcze takie pozostałości, zobaczcie, widzicie te szyny na przykład. Pozostałości właśnie jak tutaj jeździły jeszcze, nie wiem czy to były dźwigi czy co. Tam na końcu jest dźwig, tam gdzie ta flaga grecka. Ta flaga wisi na dźwigu takim przeładunkowym, który tam krążył pomiędzy statkami. To wszystko to są poportowe budynki,
które dzisiaj zostały zrewitalizowane na poczet restauracji i Muzeum Morskie też tutaj jest. Tak, i tam ten dźwig to jest właśnie zabytek, który tutaj został, zostawiono go, żeby świadczył o historii tego miejsca. Zobacz, jaka dzisiaj Zatoka Salonicka jest zburzona. Tak, się bardzo wzburzyła. No. Nie wiedzieć dlaczego. Także myślę, że na morzu, Morze Egejskie, do której właśnie ta zatoka wpływa, jest jeszcze bardziej zburzone, więc tam to już w ogóle tragedia jest dzisiaj. No. I zobaczcie, jak pięknie wyglądają. I właśnie tutaj kiedyś swojego czasu, 100 lat temu jeszcze, cumowały stateczki do tego tutaj portu, do tego, przy tych domach, które są. One tam cumowały i tam były wyładowywane, a wzdłuż tą trasą jeździł tramwaj. Wzdłuż tą trasą tutaj jeździł tramwaj. W tej chwili tramwaju już nie ma. Stateczki nie cumują. Teraz jest promenada. Miejsce wypoczynku. Młodzież tutaj siada na pomostach. Tak. Tak spędza wieczory, bo w dzień nie da się tu wysiedzieć, dopiero wieczorami. Teraz jest dopiero przyjemnie chłodno, bo wiatr wieje. Chociaż jest, słuchajcie, 31 stopni. Ale wiatr wieje, więc nie czuć tego na szczęście. No. Słuchajcie, no i tak, i tutaj, tam widzicie Białą Wieżę, w którymś z odcinków pokazywaliśmy wam tą Białą Wieżę, byliśmy przy niej bezpośrednio, więc też widok z góry pokazywaliśmy. To wszystko macie, widzicie, to są saloniki, te saloniki, one tam się ciągną, aż tam całe, tutaj plus jeszcze tam z tyłu za nami, gdzieś tam, ale tam to nawet nie wiem, gdzie one się ciągną. Takie rozłożyste miasto. Tak, i tutaj jest to właśnie, tak to wygląda, myśmy mieszkali nie tak dawno jeszcze w tamtym miejscu. Tam gdzie te zielone drzewa takie są, nie? Tam gdzie zielone drzewa, gdzieś tam w połowie mniej więcej. Teraz przenieśliśmy się tutaj, mieszkamy bliżej tego portu, żeby właśnie jeszcze tutaj sobie pochodzić wieczorem, trochę i popatrzeć, jak to jest. O, tu właśnie płynie łódka, widzicie? Można się na zachód słońca w właśnie brać. Te łódki właśnie, one wypływają z tamtej strony, płyną gdzieś tam i potem robią takie kółko i tutaj płyną. No to tylko na widok. Jak jest ciemno, to fajnie widać na brzegu. Po zatoce całej, tak. Natomiast jak jest właśnie zachód słońca, to na zachód słońca się wypływa. No cóż, my się będziemy chyba z wami żegnać tej naszej greckiej przygody. Ostatni odcinek za nami i za wami też. Mam nadzieję, że wam trochę przybliżyliśmy Grecję. Pamiętajcie, że bardziej mieliśmy te Saloniki. Grecję północną, właściwie Grecję kontynentalną, tylko je wam pokazaliśmy na w krainie Macedonii leżącą. A wyspy, no to już jest zupełnie inna bajka. Zupełnie inna bajka. Chcieli przyjechać sobie do Salonik, do Tesalonik, ponieważ loty są z Poznania właśnie w okresie wakacyjnym, bardzo łatwo się tutaj dostać. To my wam bardzo polecamy, nawet na 5 dni, na tydzień, tak jak my, żeby sobie coś innego zobaczyć. To jest zupełnie inna kultura i taka bytność niż w Hiszpanii, w Portugalii, we Włoszech. Taka inna mentalność też ludzi. Grecka mentalność. Tak. Starożytna Grecja. No. Dużo antycznych rzeczy. 2000 lat przeszło historii. Jak ktoś lubi takie zabytki właśnie, rzeczy, które gdzieś tam poupychane, wszędzie praktycznie zabytek na zabytku. To my was serdecznie zapraszamy do tego. Pyszna kuchnia, słońce gwarantowane, upał gwarantowany. Da, upał gwarantowany, zdecydowanie. Także zapraszamy was i dziękujemy za oglądanie. Mam nadzieję, że seria wam się podobała. Jeżeli tak, to prosimy o lajki, komentarze i subiki. No i co? Do zobaczenia w jakichś następnych odcinkach. W następnym odcinku. Pa! Pa. Thank you.